modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na nowy, kolejny odcinek. Zabieram Was do Lumpeksu i zobaczycie znowu sklep z sieci Ciuchy, ale tym razem kolejny sklep, w którym jeszcze razem nie byliśmy, co zresztą pewnie też powiem jeszcze w przebitkach. Jest to sklep w Krakowie w okolicy IKEA, czyli to jest północny Kraków, ulica Elsnera. Podam oczywiście adres na ekranie. I zobaczycie, jest to naprawdę duży sklep. Znowu jest to kolejny z tych sklepów, które się mieszczą w takich trochę dużych halach jakby. I naprawdę jest tam zawsze duży wybór ciuchów. Ja lubię te sklepy, bo ceny są takie średnie, nie za niskie, nie za wysokie. I zawsze jest wybór, bo mamy halę na wagę oraz halę wycenioną, gdzie są troszkę droższe rzeczy. No więc już teraz Was zapraszam na relacje ze sklepu, recenzje oraz na haul i stylowy mierzymy z tymi rzeczami, które tam kupiłam. A są to super rzeczy, więc jeśli Was taka tematyka interesuje, to zapraszam serdecznie. I oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Robię dużo nowych filmików, będę Wam pokazywać kolejne lumpeksy, recenzje z nowych sklepów i oczywiście zakupy. A dzisiejsze stylówy, które tutaj zobaczycie, to są też stylówy już takie bardziej wiosenne, jak widzicie po mnie dzisiaj, w modnych w tym sezonie kolorach i w ogóle te zakupy też są takie super modowe. I w ogóle ostatnie zakupy robię też trochę tak pod trendy, ale oczywiście, że są to też te trendy, które podobają się mnie. I jestem też bardzo ciekawa, czy Wam też będą się podobać te same trendy. Oczywiście wiadomo, że nigdy nie jest tak, że wszystkim się podoba to samo, więc piszcie koniecznie, które z tych rzeczy moich są bardziej w Waszym guście, które mniej. Oczywiście jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, ale są to same naprawdę super jakościowe rzeczy, super materiał, więc już się nie mogę doczekać. No i zobaczcie, co dalej. No i zobaczcie, tam wchodzę właśnie do tego sklepu. Być może nawet tutaj coś do Was tam mówię. No i kochani, kochani, jestem teraz pod sklepem Ciuchy. Nowym, w którym jeszcze nie byłam nigdy. Widać, że jest nowy towar, tam jest tak napisane. Ciuchy, nowy towar. Sieć krakowskich lumpeksów, którą już Wam pokazywałam, ale tego konkretnego sklepu jeszcze nie widzieliśmy. No jest nowa wiosenna dostawa, zobaczymy co się dzieje. To jest, moi drodzy, w pobliżu, w okolicach IKEA w Krakowie. Podam Wam oczywiście adres do tego sklepu, także o, wchodzimy, tu jest wejście i trzeba prawdopodobnie wejść przez klatkę aż na pierwsze piętro. No i teraz jak już wchodzimy przez drzwi sklepowe, to po prawej stronie jest część na wagę, tam są też przymierzalnie, a po lewej stronie jest cała taka wielka hala rzeczy wycenionych i to był nowy towar, super, bo bardzo się cieszę, bo to był już taki nowy wiosenno-letni towar. Bardzo dużo sukienek, ale w ogóle bardzo dużo wszystkiego. Ogólnie też liczyłam na jakieś fajne buty, bo tam była wtedy też dostawa butów wiosennych, ale akurat z butów nic nie udało mi się upolować. Pokazuję Wam tutaj niektóre właśnie półki. Tam są i spodnie, i spódnice, i sukienki, przeróżne rzeczy, naprawdę bluzek dużo, sweterki takie już, wiecie, takie bluzy, sweterki wiosenno-letnie. Naprawdę, naprawdę wielki wybór i te ceny się tak wahają, powiem Wam, od kilku złotych do kilkudziesięciu. Najdroższa rzecz, którą tam widziałam, to jest poniżej 50 zł. Oczywiście być może jakieś tam skóry czy takie rzeczy, którymi akurat się nie interesowałam, byłyby w wyższych cenach, ale ja nie szukałam właśnie tego typu rzeczy, więc no, szczerze nawet nie popatrzyłam, w jakich cenach na tym nowym towarze są te skóry. Ale patrzyłam na takie normalne rzeczy do chodzenia, zwykłe kurtki, żakiety. Szczególnie interesowały mnie letnie spódnice i sukienki oraz krótkie spodenki. Patrzyłam też na rzeczy sportowe, bo było ich dosyć dużo, a ostatnio też takie sportowe rzeczy mnie interesują, no bo chcę się trochę więcej ruszać teraz, jak będzie wiosna, no więc szukam takich fajnych dodatków, rzeczy jakiejś dobrej jakości do sportu, no wiecie. No i właśnie dużo sukienek też, tak jak mówię, przeglądnęłam naprawdę sporo, chyba z 6 wieszaków z sukienkami takich podwójnych, więc no jest grzebania. Powiem Wam, że z moją
lekko uszkodzoną ręką i kręgosłupem, to jest wyzwanie. No staram się to robić lewą ręką, bo moja prawa jest jakby chora. W sensie kręgosłup, który rzutuje mi na prawą rękę. No i dlatego właśnie nie obciążam się, stawiam sobie gdzieś koszyk w takim miejscu widocznym i po prostu przeglądam to lewą ręką. No tak, takie upośledzenie powiedziałabym. No i moi drodzy, nie będę Was też tak bardzo zanudzać już tam oglądaniem tych rzeczy, no bo oglądanie rzeczy czyimiś oczami może nie być aż tak ciekawe, jak się mi to wydaje. Natomiast pokażę Wam, co wzięłam do przymierzalni. Serio, miałam już dosyć sporo rzeczy. No i możecie tam zobaczyć takie przebiteczki z przymierzalni. Niektóre z tych rzeczy wzięłam. Niektóre się tak wahałam, czy wziąć, niektóre przymierzyłam i ich nie wzięłam, także no było tam tak z 12-13 rzeczy miałam. Być może będzie też tam przebitka z rzeczami, których nie wzięłam, ale były to fajne rzeczy, tylko po prostu albo rozmiar nie ten, albo okazało się, że jednak krój nie jest do końca dla mnie, no i te rzeczy odrzuciłam. Kupiłam też 3 rzeczy dla mojej przyjaciółki i zobaczycie tam też przebitki tych rzeczy. Jedna to jest taki sweterek bardzo fajny, z dużą ilością bawełny, chyba prawie tam 100% było tej bawełny, z prześlicznymi guziczkami, no i w pięknym, takim wyrazistym kolorze. Super, super, taki mały kardiganik na wiosnę, bardzo mi się spodobał, a szczególnie mi się spodobał ten motyw tych różnych guziczków. No i kolejna rzecz to są takie leginsy, które zobaczycie zaraz, bo pokażę Wam te rzeczy tak przelotnie też w holu za chwilę. Oraz kurtka Desigual, naprawdę fajna, niezniszczona kurtka, a wiecie, że rzeczy Desigual są bardzo drogie, więc tutaj mierzę akurat na siebie tą kurtkę. Możecie sobie tam zobaczyć, jak ja w niej wyglądam, ale ona jest na mnie minimalnie za mała, bo to jest takie małe S albo 34. Tak, kochani, no i teraz mierzę tam też leginsy, które też za chwilę zobaczycie, bo je kupiłam. Leginsy bardzo markowe oraz fajną przeciwdeszczową kurtkę. Szukałam już od dawna takiej kurtki właśnie na wiosnę, bo chcę też chodzić na spacery, na wycieczki, a jedna taka fajna kurtka, nie wiem czy pamiętacie, w takie zeberki odblaskowa mi się podarła na wycieczce i to tak się podarła, że się nie dało jej już uratować, niestety. No i szukałam nowej, no i udało się, też zaraz wszystko Wam o niej opowiem. No i świetne spodnie na lato, które po prostu zachwyciły mnie od razu, byłam taka szczęśliwa, że je znalazłam, że nie wiem. I bluzka, którą mam na sobie, również gdzieś tam mignie Wam pewnie w przymierzalni. No, w każdym razie naprawdę sporo rzeczy przymierzyłam. Później poszłam sobie też jeszcze na chwilę na wagę. No i na wadze powiem Wam, że tak aż dużo rzeczy fajnych nie znalazłam. Znaczy, pewnie jakbym nie szła na nowy towar, na tą wycenę, to coś bym tam wygrzebała na tej wadze, ale już miałam dosyć sporo rzeczy i tak nie byłam jakaś bardzo napalona, żeby tak szukać już tam na siłę. No, akurat nic takiego mi się bardzo, bardzo wyjątkowego nie rzuciło w oczy. No ale ta część na wagę jest trochę mniejsza, ale też jest spora, jest naprawdę tam dużo i jak szukacie takich basicowych rzeczy, to tam naprawdę można znaleźć na fajne, jakościowe rzeczy. Znalazłam tam bardzo fajną bluzkę na przykład, ale nie wzięłam niestety tej bluzki, bo stwierdziłam, że jednak mam za dużo tego typu bluzek, no i w końcu jej nie wzięłam, ale była fajna, także naprawdę tam za 3-4 zł takie lekkie bluzki warto na wagę kupić. Kochani, no ogólnie jestem bardzo zadowolona z tych zakupów i z tego sklepu, bo odkryłam nowy sklep. I wiedziałam, że to będzie fajny sklep, no bo te, tak jak mówię, ta sieć Ciuchy to jest sieć, którą bardzo lubię. Mają fajny asortyment i mają rozsądne ceny, ale właśnie w tym sklepie jeszcze nigdy nie byłam i naprawdę spoko wygląda. Moi drodzy, i teraz czas na zakupy. Ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że na samym końcu będę wyciągać osobę z rozdania, z toreb tych, wiecie, materiałowych z ostatniego programu. A tymczasem lecimy. Pokażę Wam najpierw zakupy dla mojej przyjaciółki. Ja czasem kupuję jej rzeczy, znam jej rozmiar, wiem, co jej się mniej więcej podoba, no i wysyłam jej wtedy zdjęcia, wiecie, żeby zobaczyła sobie, co to jest, co tam jest. Tak na szybko Wam pokażę, bo tutaj nie będzie mierzymy. Sweterek, o którym Wam wspominałam, to jest taki właśnie bawełniany sweterek. On jest River Island, więc super marka.
niby to jest 36, ale on jest naprawdę malutki, on nie jest duży. I zobaczcie, taka fajna bawełna. Tu wam pokazuję wzór. Taka, jest na tym taki rzut panterkowy, jakby taka jasna czerwień z takimi czerwonymi centkami. W sumie robi wrażenie czerwone i zobaczcie, on ma taką złotą nitkę tutaj z tyłu jeszcze. I z przodu ma takie naszyte koraliki szklane. Bardzo mi się podobają te detale tego swetra. I zobaczcie, w ogóle rękawki są takie za łokieć, ale mają też takie rozszerzane końcówki. To jest fajne. Mega mi się podoba wzór tego sweterka. Jest przemilusi i naprawdę jest niezniszczony. Jest w bardzo dobrym stanie. Bardzo milutki materiał. Mogę wam nawet powiedzieć, co to jest za materiał, bo warto wiedzieć. W ogóle River Island wam polecam. 100% bawełna jednak, to myliłam się, myślałam, że to jest jakiś dodatek elastanu, a tymczasem to jest całkowicie bawełniane. Jest bardzo urocze i zobaczcie te guziczki, no to mnie najbardziej, takie detale mnie zachwycają, zobaczcie, naprawdę super. Każdy guziczek jest inny i każdy jest jakby z takim dżetem, one są takie w różnych, są też tęczowe takie, o. Różne guziczki po prostu takie ozdobne. Bardzo, bardzo fajna rzecz według mnie. No i w ogóle niezniszczona, no i też kosztowała. Tutaj nawet jest jeszcze cena 14 zł. Widzicie, mam tu metkę nadal, bo te rzeczy jeszcze nie były prane. No i teraz następna rzecz to są świetne leginsy, teraz w tych nowych trendach, rozszerzane dołem. Zobaczcie, jakie są rewelacyjne. One wyglądają trochę jak taki witraż. Pokażę wam z bliska. Tam było w przebitce też. Przepiękne kolory mają, naprawdę, i będą super na przykład na treningi tańca, a moja przyjaciółka jest tancerką. Też 14 zł, to jest Red Herring, też dobra marka. Naprawdę są mega, mega, ja wyglądam w nich źle, bo na mnie są minimalnie zbyt obcisłe. No i po prostu, no nie będę wam tutaj ściemniać, nie przymierzam wam ich, bo one będą nasz trochę szczuplejszą osobę niż ja. W każdym razie tutaj, wiecie, w siedzeniu. No, trochę mogą być minimalnie przykrótkie, ale do sportowych butów będą spoko, bo do obcasów by ich nie mogła nosić, bo moja koleżanka jest ode mnie wyższa. No i ostatnia z tych rzeczy dla niej to jest kurtka z Desigual, zobaczcie. Są metki wszystkie. No i to jest fantastyczna kurtka w takim zielonym kaki kolorze. Zobaczcie, jaki ma super kołnierz, taki wykładany. O, tutaj jest też napis Desigual. No i oczywiście metki w środku są Desiguala. Fajna podszewka, zobaczcie, jaki ma śliczny wzór tej podszewki. Mega mi się podoba. I w ogóle ona jest zapinana trochę jak ramoneska, tak na boku. Dokładnie, takie ramoneskowe zapięcie na boku i ma z tyłu takie jeszcze ściągacze tutaj, które dopasowują tą kurtkę do talii, bo to jest taka krótka kurtka. Naprawdę jest według mnie przepiękna i ona też niewiele kosztowała, bo ona coś 20 coś złotych kosztowała. Tak, tamte po 14, 28... Nie, nawet mniej, 18 zł chyba kosztowała ta kurtka, niecałe 20, bo w sumie zapłaciłam niecałe 50 zł za te trzy rzeczy. I tutaj jeszcze są takie detale. No mam nadzieję, że się wam podoba. Mnie się bardzo podoba, jest na mnie za mała zdecydowanie. Taka troszkę przykusa, o może tak, zbyt wąska. Ale na moją koleżankę będzie rewelacyjna moim zdaniem i jest w bardzo, bardzo dobrym stanie. No i kochani, teraz idziemy do moich zakupów. Już mnie widzicie w stroju. Dzisiaj jest dosyć ciepło i ubrałam się tak na filmik tylko. Oczywiście nie chodzę tak po domu, bo byłoby mi jednak za zimno, ale teraz na chwilę do filmiku, żeby wam od razu pokazać tą stylówę. No i zobaczcie, to jest bluzeczka, za którą zapłaciłam 7 zł i to jest znowu ta bluzeczka Rosamund, które wam zawsze polecam. Te ściągaczowe bluzki, trochę sobie zniżę tu pas, żebyście zobaczyli. Te ściągaczowe bluzki z bawełny z jedwabiem. Tutaj jest głównie jedwab w składzie, a tak mniej więcej pół na pół, powiedzmy. No i one są superowe na lato. Są bardzo właśnie, one fajnie wyszczuplają w ogóle talię też. I bardzo ładne dekolty mają. No i w ogóle mają takie ładne koronkowe wykończenie. Jeżeli lubicie takie tego typu ciuchy, to jest mega. Szukajcie w lupeksach, bo ja już znalazłam chyba nie wiem, ale chyba z 10 tych bluzek, niektóre poszły też do moich koleżanek, ale mam sama chyba dwie kremowe w różnych odcieniach, turkusową, oliwkową, tą, to już jest
5. I jeszcze chyba jakiś mam kolor, tylko już w tej chwili chyba czarną też mam taką. No mam ich sporo, bo są cudowne. Po prostu są cudowne i zapłaciłabym nawet 3 dychy za nią, ale zapłaciłam tylko 7 zł, więc rewelacja. Była też taka dłuższa, ale niestety miała podartą koronkę na dole i taka beżowa i nie wzięłam jej. Także o. No i teraz zobaczcie, te szarowary, które tutaj Wam pokazuję na sobie, to jest mój kolejny zakup. To są typowe takie szarowary, ale one są ze 100% jedwabiu. I one są przecudowne. I wiecie co, to nie jest akurat taki najgorszy rodzaj jedwabiu, taki najtańszy. Bo nie jest taki cienki, czasem są cieńsze te jedwabie, a tymczasem naprawdę to jest tak przepiękny, oddychający jedwab, no cudownie się to nosi po prostu i ja uwielbiam szarowary, w ogóle takie materiałowe czy lniane to może niekoniecznie, ale takie jedwabne kocham po prostu i bardzo lubię też te rzeczy ze ściągaczami, bo ja mam taką sukienkę, pokazywałam Wam już wiele razy, taką patchworkową też z jedwabiu, z wiskozą, ale to jest 100% jedwab. No i to jest fajne, że ten pas można sobie, patrzcie, dawać wyżej i robi się taki wysoki stan, bardzo wysoki stan. I to chyba wygląda najlepiej, bo w ten sposób można trochę ukryć brzuszek. Albo można sobie ściągnąć to na biodrówki, też spoko. Jeżeli ktoś ma figurę taką tutaj bardziej płaską, to będzie wyglądał w tym dobrze. Ja chyba wolę to wyżej jednak. No i też zobaczcie tam na przebiteczkach, można sobie regulować, można ściągnąć tak te nogawki w dół, wygląda to wtedy jak typowe takie spodnie wschodnie, albo trochę do góry, no i ja tutaj to zestawiłam właśnie z tą bluzką i z takimi klapkami indyjskimi, eleganckimi na obcasiku i z torebką też indyjską, żeby to już pasowało. No i to jest właśnie taki luzacki, wakacyjny strój w takim stylu, który kocham po prostu, uwielbiam ten styl. No i zobaczcie, jakie przepiękne są kolory tych szarowarów. No nie dość, że mają taką złotą, taki złoty detal z boku, taki jakby pas złotego, takiego zdobnego materiału. To jest prawdopodobnie szyte z sari jakichś odpadków sari czy coś takiego. Być może, jak coś tam nie wyszło, to uszyli z tego spodnie. Myślę, że to często tak bywa właśnie z tymi indyjskimi ciuchami. Dobry materiał, więc bardzo fajna rzecz, ale wykorzystują, no i dzięki Bogu, że wykorzystują takie resztki, właśnie robią te patchworki, te takie artystyczne ciuchy z tego. Dla mnie to jest bardzo fajne, ekologiczne i chętnie takie rzeczy noszę. I zobaczcie sobie na wzór tych spodni, jakie mają cudowne zestawienie kolorów i wzorów na sobie. No po prostu mnie zachwycił ten kolor. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja się tak ekscytuję, pewnie myślicie, że jestem wariatką, ale po prostu mnie te wizualne takie rzeczy, takie piękne wzory, ktoś to stworzył, ktoś dał swoją duszę, powiedzmy, część swojej duszy w to, żeby zaprojektować takie zestawienie, no to mnie zachwyca, uwielbiam to. No, idziemy dalej. Kochani, następna rzecz to są spodnie z jedwabiu. Już Wam pokazuję, bo spadły mi tu. I znowu spodnie z jedwabiu, tym razem to nie jest 100% jedwab, ale już Wam mówię, 57% jedwab i 43% bawełna. One są na mnie minimalnie za duże, ale zobaczcie, i to jest w ogóle, tadam, to jest znowu marka Day Birger & Mikkelsen, czyli projektanckie spodnie, które kosztowały mnie 18 zł, bo metka mimo prania się zachowała, bo ja to w rękach prałam. Czarne spodnie z jedwabiu, takie o sportowym kroju i one, dlatego je kupiłam, mimo że są na mnie za duże w pasie, jest właśnie, to jest super, że one mają tutaj gumę i sprawdziłam to specjalnie. Normalnie jak rozpruję sobie tutaj w środku, widzicie, ten szef, to ja tą gumę sobie zwężę i dopasuję do mojego pasa, potem to zaszyję, tego nie będzie w ogóle widać, tylko guma zostanie zwężona i te spodnie już wtedy automatycznie będą na mnie dobre, bo tutaj fajnie, że one właśnie są takie luźne, takie spływające, sportowe, a pas sobie dopasuje i zero problemu. No i bardzo, bardzo fajne. One są takie minimalnie sprane, zobaczcie, ale mnie to na przykład w tego typu spodniach w ogóle nie przeszkadza. Uważam, że to nawet wygląda tak stylowo, jak takie, tego typu spodnie są trochę takie, wyglądają na takie lekko szarawe już. Mnie się to podoba. No i materiał jest w ogóle niezniszczony. Aha, i one na dole mają, zobaczcie, takie pompowate jakby krój, z takimi zamkami jeszcze, że one są takie węższe w kostkach jakby. Tutaj akurat ten zamek już jest rozpięty,
ale właśnie tak to wygląda. No i tutaj jestem w tej samej bluzce i w butach i sobie wzięłam jeszcze do tego torebkę w kolorze, żeby tutaj ożywić tą stylówę, bo czarne spodnie, ale to będą super spodnie do pracy, bardzo wygodne, bardzo komfortowe, bardzo takie bezproblemowe. No i bardzo mi się podobają i super, że są z takiego rewelacyjnego materiału w ogóle, już abstrahując od projektantów. Także jestem zachwycona, moi drodzy. Kolejna rzecz to do tych samych spodni Wam to pokażę. Kurtka, właśnie co mówiłam Wam przy mierzeniu, kurtka M&S. Ta kurtka była już taka chyba trochę droższa, coś mi się wydaje, że ona pod 30 zł kosztowała, ale szukałam takiej kurtki, no i zobaczcie, jest rewelacyjna, Marks & Spencer Active. I dlaczego ją kupiłam? Jest wodoodporna, ma bardzo fajny bawełniany spód, zobaczcie, ona w środku jest taka milutka z takiej bawełny, super materiału. I ma piękny kolor, ten kolor perłowy strasznie mi się podoba, on jest bardzo korzystny dla mojej cery i w ogóle jest korzystny, bo ja o ile ja w takich żółtawych beżach źle wyglądam, to w takim perłowym kolorze, takim kremowym, super. No i zobaczcie, ma ściągany kaptur z takim jeszcze daszkiem, co jest ekstra jak będzie padało na wycieczce. Tutaj ma regulowany też, można zwęzić sobie rękawek i mimo, że jest taka oversize'owa w kroju, to tutaj też na dole ma takie ściągacze, zobaczcie. Tam pokazuję Wam też w stylówce, jak te ściągacze sobie dopasowuję właśnie. No i zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę fajnie wygląda kurtka. Dół ściągamy. Wszystko ma takie szczelne, bo zobaczcie, tutaj są też, na chwilę Wam tam przerwę stylówę, takie szczelne zamki w ogóle. Jak w tej sportowej odzieży, takie jakby gumowane. No i w związku z tym ta kurtka będzie faktycznie wodoodporna i wywietrzniki pod pachami, bo wiecie, takie wodoodporne kurtki, można się w nich zaparzyć. No i po to są te wywietrzniki, żeby trochę pomóc regulować tą wilgotność, że tak powiem. No w każdym razie bardzo fajny styl ma ta kurtka i uważam, że to był super zakup. Jestem mega zadowolona, że to jest takie praktyczne i to będzie bardzo na pewno często przeze mnie noszone, a nawet mogę to po prostu nosić sobie do pracy, do jakiegoś bardziej sportowego stroju, na przykład tak jak tutaj byłam w tych spodniach, takich trochę sportowych i według mnie ta stylowa taka na sportowo jest naprawdę fajna. Adidasy do tego, w sensie sneakery, no, jakaś torba i lecimy albo na zakupy. No, ciekawa jestem, jak się Wam podoba ta kurtka w tym stylu. Mnie mega się podoba. Dobra, następna rzecz jest też sportowa, a mianowicie kupiłam sobie leginsy sportowe, oryginalne Adidasa, zobaczcie. No i może pewnie bym nie kupiła ich dlatego, że są Adidasa, ale strasznie mi się podoba wzór tych leginsów. Właśnie jakie to jest śliczne. Tu są takie kolibry na tym w ogóle. Kolibry, jakieś ptaki w ogóle. Może ten jeden z tych ptaków jest tak nieszczęśliwie trochę usadowiony w pobliżu kroku. To mnie zawsze śmieszy, jak jakieś takie wzory są w tych miejscach, wiecie. Ale mniejsza z tym. To są leginsy, które będę używać po prostu sobie do ćwiczeń. Będę sobie w tym ćwiczyć, czy tam jakieś ćwiczenia jogi, te, które mogę robić przy moich skorzeniach. Czy właśnie pójść na spacer do lasu, czy pobiegać, czy cokolwiek, gdzieś na wycieczkę iść. Super, no mimo, ja nie lubię tych napisów, nawet jeśli to jest Adidas, no ale już przebaczam ten napis Adidas, bo naprawdę piękne kolory, zobaczcie. No i zobaczcie, jak ja w tym wyglądam, mam tą swoją sportową koszulkę do tego, no i właśnie sneakery, te a la Chanel. No i można iść na wycieczkę i według mnie super. Jeszcze tutaj za chwilę zobaczycie, jak do tego mierzę na wierzch tej bluzeczki, jeszcze żeby było cieplej, taką bluzę długą z kapturem z bardzo fajnego materiału. No i oczywiście można by też tą kurtkę Marks & Spencer do tego włożyć, dlaczego nie? Kochani, teraz przechodzimy do ostatniej chyba rzeczy. Nie, jeszcze mam trzy rzeczy, ale właśnie cztery rzeczy, ale one będą trochę tak hurtowo potraktowane. Następna taka jakby perełka tych zakupów to jest sukienka, tadam, od Victoria Beckham. Oryginalna sukienka od Victoria Beckham. Sprawdziłam wszystko. Tutaj jest metka, zobaczcie, Victoria Beckham i ona ma rewelacyjny skład. I w ogóle jest bardzo ciekawa, zobaczcie, ona jest taka nowoczesna, z tyłu jest
błękitna, z przodu jest granatowa i ma granatowy pasek. I pasek jest zapinany na takie rewelacyjne napy. Zobaczcie, jak to jest wszystko pięknie wykonane. Mam nadzieję, że to się uda pokazać. Tu jest taka rypsowa z jednej strony. Z tej prawej strony jest jakby też ten materiał, co z przodu sukienki. I takie piękne, designerskie właśnie napy tu są, które wyglądają jak... Zobaczcie, jak to jest pięknie uszyte. No i jedyny dylemat jest taki, że wydaje mi się, że ta sukienka jest na mnie trochę za mała. No, jest bardzo obcisła, w sensie tutaj może nawet nie, ale w ramionach, bo wiecie, ja mam taką budowę, że mam dość szerokie ramiona i nie jestem taka wątła w górnej części ciała, jestem taka dosyć proporcjonalna, ale mam jednak szersze te bary tutaj. I, no i tutaj bardzo, bardzo, zobaczcie, są takie bardzo wąziusieńkie rękawki i to mi się opiera, więc nie wiem, doradźcie mi. Wydaje mi się, że ta sukienka nie leży na mnie tak stuprocentowo dobrze i mimo to ją wzięłam, bo ona nie była bardzo droga, to było coś poniżej 30 zł, a stwierdziłam, że jest to na tyle piękna sukienka, jakościowa, super materiał, no i designerska, że w razie czego po prostu pójdzie na Vinted i ją sprzedam i będziecie mogli sobie ją ode mnie kupić. Bo szkoda mi jej było zostawić w sklepie zwyczajnie, bo to naprawdę jest wyjątkowa okazja. Słuchajcie, główny materiał, czyli ten pewnie przedni, to jest 60% acetat i 40% wiskoza, czyli to jest no, z naturalnych włókien, zrobiony z naturalnych materiałów, ale man-made material, czyli zrobiony przez człowieka, tak? No i później mamy też podszewka 100% jedwab. No i to jest ciekawe, nie? Tutaj mamy wiskozę, dwa rodzaje takiego włókna a la wiskoza i 100% jedwab podszewka. Jeszcze tutaj są elementy wstawki z wiskozy i z bawełny. Bawełna z wiskozą, czyli taka w dużej części wiskozowa z jedwabną podszewką i faktycznie tutaj to jest bardzo, bardzo delikatne. To rzeczywiście jest jedwab, to nawet czuć w dotyku. No, no i tak wyglądam w tej sukience. Włożyłam sobie takie szpilki granatowo-kremowe, vintage do tego. I torebkę właśnie, którą też Wam chcę pokazać, która mnie kosztowała 10 zł. Zobaczcie, jeszcze Wam pokażę przebitkę. Przepiękna torebeczka vintage. Popatrzcie, jakie ma cudowne detale. Ze skórki granatowej. I to jest taka typowa kopertówka wyłącznie do ręki, bo ona nie ma żadnej opcji, żeby pasek jej tutaj dać. Ale zobaczcie, jakie ma fajne, jakościowe detale. I to jest... Baratz firma. Bardzo ładna. Jeszcze tutaj jest cena 10 zł. Świetne wykończenie, takie a la zamszowe. No i to zapięcie, zobaczcie, jakie jest stylowe. Naprawdę pięknej jakości torebka. 8 zł, przepraszam, nie 10 zł, 8 zł. Teraz widzę, że tu jest cena. Także super tanio, a naprawdę piękna kopertówka i elegancka. No także jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tej sukience. Mnie się wydaje, że ona trochę i w pupie, i w ramionach tu jest wąska na mnie. Ale piszcie, co uważacie. Mogę, wiecie, w ramionach można odrobinę schudnąć. No barków sobie nie zwężę, to już nie ma opcji. O ile jeszcze tam pół kilo pewnie do wiosny mi się uda zrzucić, to na pewno już jakby szerokość barków to jest rzecz nie do zmienienia. Także no, jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie. Doradźcie mi, wystawiać czy zostawiać. Kochani, i ostatnia rzecz to są halki. I zobaczcie, kupiłam taką halkę, ale więcej o tej halce i w ogóle o halkach i o bieliznie powiem Wam w osobnym programie, bo mam mega luksusową bieliznę i w ogóle cudowne rzeczy tego typu z lumpeksów, niektóre nowe. SK Noa Noa i to jest piękna halka z wiskozy z takim dołem, który trochę rozszerza nam spódnicę. Zobaczycie to niedługo też w programie i w stylówkach. Teraz nie będę psuć już wrażenia. I kolejna rzecz to kolejna halka, która nie ma metki, ale wydaje mi się, że jest, że to nie jest sztuczne, że to jest wiskoza albo wiskoza z dodatkiem jakiegoś modalu właśnie. Taka halka w takim szarym kolorze, takim popielatym, popielistym, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie kupiłam ją typowo z myślą o tej sukience, żeby ją dać na spód i w ogóle o tego typu sukienkach, które są lekko przezroczyste i nie da się ich nosić bez halki. No i kosztowała mnie około dyszki ta halka, ale jest super, warto było.
Tamta halka chyba tak 6 czy 8 zł, bardzo tania była, a ta chyba około 10 zł kosztowała. No i jest bardzo cieniutka i zobaczcie, no tutaj tylko poglądowo, bo to nie jest żadna styluwa, pod tą sukienkę, bo nawet nie mam paska jeszcze wymyślonego do tej sukienki, ale tak, żebyście widzieli, o co mi chodziło, że właśnie do takiej sukienki musi być odpowiedni spód i wydaje mi się, że ten kolor wygląda pod spodem super do tej sukienki. No i generalnie, kochani, to by było na tyle, jak chodzi o moje zakupy tym razem. Mam nadzieję, że się Wam podobały rzeczy, które kupiłam. Nie wszystkie, jak widzicie, były dla mnie. No i waham się z tą sukienką, więc czekam na Wasze porady, bo macie bardzo często słuszne uwagi i widzicie mnie z zewnątrz, czego ja jakby nie mogę o sobie powiedzieć, jestem zbyt subiektywna. Kochani, teraz rozdanie. No i wylosujemy osobę, już tam są karteczki, jak zwykle. Trochę więcej osób teraz było, ale też nie jest ich dużo, nie wiem, około 20 chyba, 18-20 jest tych karteczek. No i oczywiście pisaliście, którą torbę chcecie, więc nie ma problemu. Wybieram, jeszcze pomieszam. O, wyciągnęłam. Ojejku, jak zwykle stres. Może nie stres, ale ekscytacja. Co, kto to będzie? Słuchajcie, słuchajcie. Osoba, którą wybrałam, nazywa się Sylwia. Sylwia, to podejrzewam, że to jest ksywa, no bo dwa razy Sylwia to raczej chyba nie jest to nazwisko. Tak, w każdym razie osoba ta otrzyma ode mnie tą torbę, którą sobie zażyczyła. Także gratulacje i moi drodzy, przez jakiś czas już nie będzie rozdań. Nie będę na razie robić nowych filmików tego typu. Na razie będą stylówy, zabieram Was do lumpeksu, hole lumpeksowe w nowych trendach. To już bardzo niedługo, więc Was zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i na moje inne media społecznościowe. A teraz Was już serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! Pozdrawiam.